Koniec żartów. Koniec podśmiewania się, koniec milczenia, spuszczania wzroku, unikania tematów. Z mojej strony to jest koniec. Z mojej strony już dawno wybrzmiewa, jak nie leży mi to, co się dzieje w Polsce i dlaczego stąd wyjechałam. Ale coraz bardziej dociera do mnie fakt, że nabudowałam tę siłę i nabudowałam ten sprzeciw po coś, w jakimś celu. Nie mogę patrzeć, nie mogę słuchać, nie mogę przetwarzać informacji o tym, jakich krzywd doświadczają dzieci i młodzież w Polsce. To jest fenomen na skalę światową. Jak bardzo tutaj mamy w nosie i jak bardzo nie szanujemy jednostki, niezależnie od tego, w jakim wieku ona jest. Jak bardzo odbieramy prawa ludziom, którym nam się wydaje, że możemy odebrać prawa. I nie chcę na to dłużej patrzeć, nie chcę myśleć, że ja nie mogę nic zrobić, bo mogę. Bo mogę. Mam dużo wiedzy i mam dużo doświadczeń, które pozwalają w dosyć szybki sposób nabrać pewnej pewności, że można inaczej. I chcę się tą wiedzą i doświadczeniami podzielić. A oprócz tego, że chcę się tym podzielić, to chcę zrobić cokolwiek, by zmienić ten stan rzeczy. I wyciągnąć rękę do tych, którzy proszą i krzyczą i szukają pomocy i nie dostają jej. I co więcej, nie dość, że nie dostają, to jeszcze dostają informację zwrotną, że szukanie pomocy jest złe. Wszystko się we mnie trzęsie, gdy myślę sobie o tych dzieciakach, które nie mają gdzie uciekać od przemocowych nauczycieli, od przemocowych rodziców, od przemocowego rodzeństwa, od religii, która wpaja nam takie bzdury i tak bezsensowne treści, które blokują nas na każdym poziomie rozwoju i nie mają żadnej konstruktywnej wartości. Jestem przeciw temu i wyrażę ten przeciw w taki sposób, w jaki potrafię. A w związku z tym zrobię to, co wydaje mi się, że mogę. Pójdę strajkować. I choćbym miała być jedna, i choćbym miała tam siedzieć z kartką papieru i rozmawiać tylko z niezainteresowanymi, to jest coś, co mogę zrobić. Mogę wyrazić sprzeciw wobec praktyk, jakie są stosowane w tym kraju wobec dzieci i młodzieży. Chciałabym usłyszeć ich głos. Oprócz tego, że słyszę i widzę i czuję ich lęki i ich obawy, ich przerażenie, ich stres, obserwując to, co się dzieje w edukacji, wiem, że jest dużo więcej do zaopiekowania. Że wychowanie w Polsce leży. Wychowanie i w ogóle pojęcie o tym, czym jest wychowanie i czym jest rola rodzica. I chciałabym zrobić cokolwiek, żeby to się zmieniło. A w związku z tym na ten moment wymyśliłam tyle. Pójdę za przykładem Grety Thunberg, usiądę gdzieś w widocznym miejscu i będę okazywać swój sprzeciw. A do tego będę zbierać podpisy pod dokumentem, który miałby doprowadzić do dymisji bądź zwolnienia Rzecznika Praw Dziecka. Chciałabym też skontaktować się z ludźmi, którzy rozumieją i wiedzą, w jaki sposób można byłoby wpłynąć na to, by kolejny Rzecznik Praw Dziecka został wybrany przez ludzi, przez dzieci i przez młodzież, jako reprezentant. Chciałabym zrobić cokolwiek. I teraz, jeżeli ty też chcesz zrobić cokolwiek, to napisz do mnie. Ja ci opowiem o moich planach i powiem ci, co chcę zrobić. Nic więcej nie wymyślę na ten moment. Jestem w Polsce dosyć krótko. Ale to, co mogę zrobić, to zrobię.
W związku z tym, jeżeli to z Tobą rezonuje, jeżeli teraz też słyszysz i czujesz i widzisz, że dzieją się naprawdę złe rzeczy, że pacyfikujemy te młode istoty do poziomu zombie, przetrwania, do nieposiadania własnych pasji, do nieposiadania własnych gustów, gustu tego, co lubię, czego nie lubię. Nie mają nic, żadnej przestrzeni dla siebie. I ja im chcę tę przestrzeń dać. Jakkolwiek, chociaż na 2-3 dni. Jeżeli uważasz, że możesz coś zrobić razem ze mną, możesz tam ze mną być, chcesz się podpisać pod tą petycją, chcesz mi pomóc ją zweryfikować, napisać. Jeżeli chcesz pomóc, to czekam.